Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze EU15 na naszym druidzie, no i nareszcie, nie mogłem doczekać się nagrywania tego odcinka, dlatego że dzisiaj zrobimy sobie niesamowity progres. Mamy event twierdzy, mamy same czarne gemy, no i oczywiście dzisiaj się cali tutaj przebierzemy w czarne gemy, poklikamy lochy, pachołków poprzebieramy, generalnie będzie się bardzo dużo działo, no i już od poniedziałku czekałem, żeby właśnie ten odcinek wam nagrać. Na wstępie pamiętajcie, że już tak naprawdę od wczoraj do niedzieli trwa promocja na grzybki 20%, więc jeżeli planujecie kupić jakieś pakiety specjalne albo po prostu grzybki, to oczywiście na stronie home.syfygamy.net z kodem twórcy Neutral. Dziękuję wam pięknie za wsparcie, no i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Po drugie, aktualnie trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTubie, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu, no i każda osoba, która się w to bawi, musi subskrybować mój kanał, no i po prostu zachęcam do tego, dlatego że teraz co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę, no i dostaje ona paysafe card albo grzybki, co tam sobie wybierze, no i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu oraz opisie. No i właśnie, jeszcze tutaj słowem wstępu, mamy oczywiście potężne eventy, mamy tutaj Halloween w gierce, mamy tą piękną mgłę na mapie miasta, no i również jeżeli chodzi o eventy, to jest ich naprawdę dużo. Eventy są w ogóle już od dzisiaj, czyli od czwartku do niedzieli, jeden dzień dłużej, no ale przede wszystkim mamy gorączkę czarnego klejnotu, która gwarantuje nam tak naprawdę same czarne klejnoty, no i jeżeli mamy szansę na jakieś legendarne gemy, to oczywiście ona pozostaje niezmienna, czyli jeżeli mamy powiedzmy 20% na legendarne gemy, no to mamy nadal 20%, te legendarne gemy mogą nam lecieć, no ale na takim serwerze jak EU15 nie było jeszcze legendarnego lochu, więc tutaj same czarne gemiki, no i oczywiście tak jak mówię, tango w twierdzy, mamy tylko duże klejnoty, więc da nam to ogromnego boosta, zaraz sobie na spokojnie przejdziemy do klikanka. Natomiast na wstępie, co się pozmieniało na serwerze, to jest w ogóle pierwszy rozdział tego filmu, co się pozmieniało na serwerze, co się pozmieniało na naszej postaci, więc tutaj na szybko przelecimy. No i tak, jeżeli chodzi o aurę w kiblu, to mamy 9 i 150, jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem, w sumie to już sobie mogę wrzucić, zobaczmy te rękawice, plus 40, całkiem sporo, więc może jak najbardziej tu od razu zaczaruję, zrobimy sobie może miejsce na klejnot, tutaj sobie usuniemy ten klejnot, pyk, zrobimy tak, no i co, jeżeli chodzi o wiedźmę, to nic od nas dzisiaj nie chce z tych itemków, które mamy, no ale dzisiaj nam pewnie sporo itemów poleci, więc na spokojnie sobie to ogarniemy później. Dalej, co tutaj jeszcze się pozmieniało? Jeżeli chodzi o pupilki, to w ogóle mam bardzo dużą szansę. Dzisiaj w ogóle można złapać mumifara, to też jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Dzisiaj można złapać mumifarę od dzisiaj do niedzieli, tak naprawdę, więc mamy kilka dni na to. Natomiast ja z tego, co widziałem na mumifara w tym momencie, mam już 11,5%, więc dokładnie, ten mumifar powinien nam paść bardzo, bardzo szybko. No i co ja jeszcze mogę tu ubić? Jeszcze widziałem, że na żółwia mam 5,5%, żarłaczem, natomiast czy chcę to ubijać, chyba sobie ubijemy, myślę, bo dlaczego by nie, ten żarłacz na 100, tak jak mówię, 5,5%, dobrze było z tymi środowiskami poczekać do dzisiaj, nie, no bo mamy event pupili, więc za każde ubicie środowiska dostajemy 3 jedzonka zamiast jednego, także to jest bardzo, bardzo spoko sprawa, ale no powiem wam autentycznie, nie mogłem się już doczekać, nie mogłem się doczekać tego czwartku, nie mogłem się doczekać nagrywania tego odcinka, no bo kurczę, już mnie nosiło, nareszcie tu wbijemy 300 level, może nawet jakiś 320 się uda, zobaczymy jak dużego boosta nam dadzą te czarne gemy do wszystkiego, o dobra, siadło, do wszystkiego tutaj w praktyce sobie dojdziemy, no ale właśnie, tak wyglądają nasze pupilki, oczywiście teraz 4 dni, tak na dobrą sprawę, eventu pupili, więc ładnie tu podskoczą. No i mamy tego rysia 52, ptasia 52, wykijadło 52, tutaj smoki 43 i sobie karmię czompa w międzyczasie, bo dlaczego by nie. No i mamy tutaj wodę, kroksa dobijam już do stówki, no i oczywiście szlamwąż również złapany. Szlamwęża chyba nie widzieliście ostatnio, jak łapałem, więc teraz wam pokazuję. Dobrze, jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, gildyjka ciągle top 3, już tutaj oczywiście ranking gildyjny też jesteśmy na top 3, oczywiście Highway to Hell top 1, Freedom top 2, więc no to są takie gildie, można by powiedzieć, nieosiągalne, no ale, ale my, można powiedzieć, jako w 100% polska ekipa, mamy top 3, więc to też jest oczywiście bardzo, bardzo fajne. No i co? Gildia tu oczywiście tak, Hydra, mamy trzygłową Hydrę, już tak naprawdę ubijamy. Jeżeli chodzi o portal, to też nam chyba troszeczkę padło, dokładnie, mamy 20% od portalu i chyba 4% na czarne gemy, ale aktualnie w ten weekend nie ma to znaczenia, no bo lecą nam same czarne gemy. Dobrze, co tutaj więcej, jeżeli chodzi o naszą postać, no mamy ten level prawie 2,93, mamy tutaj 2,600 inteligencji, 2,500 HP, boków na razie nie ruszam, czekam na jakiś event golda i wtedy sobie podbiję do maksa, czyli powiedzmy do około 1300.
Tak samo szczęście, no i oczywiście już tego nie będę zmieniał. W ogóle mamy też event twierdzy, dzisiaj też mamy level z kalendarza do odebrania. Odbiorę to na samym końcu klikania, jak już na pewno nie wbiję kolejnego levela. Więc no mówię, dużo, dużo rzeczy tutaj do ogarnięcia. Dobrze, dalej, tu jeżeli chodzi o jakieś surowce, jakieś takie rzeczy, no to nie mamy tego za dużo. Na razie mam poulepszane itemki razy dwa i to z tego co widzę nie wszystkie. Więc no to może jak coś poprzebieram, to wtedy będziemy się zastanawiać. Na razie sobie to ominę. Dobra, lecimy dalej, twierdza już mamy w ogóle 15. Jeżeli chodzi o salkę, to też mamy 15, więc no tutaj jak widzicie troszkę skipnąłem tą twierdzę, teraz kwatery lecę do 15, no i dalej będę oczywiście twierdzę robił. W każdym razie no już dobiłem tą 15 salkę jako chyba trzecia osoba w gildii, także no jako tako to wygląda. A jeżeli chodzi o podziemia, to serce mi się buduje na 11, traktor mam 10, trener 10, tutaj przygodomat 10, no i teraz i wrota 10. No i teraz mamy nareszcie też event dusz, więc te dusze też mam nadzieję, że się uzbierają. Tutaj jeżeli chodzi o zarządcę, to ostatnio dość wolno to idzie, jesteśmy na takim etapie, gdzie nie ma zbyt dużego progresu, no ale jak sami widzicie, brakuje nam zaledwie 3 platyn, tylko 3 platyny już będę miał komplet, będę mógł kupować same skipy, także no te platynki bardzo, bardzo sprawnie mi idą, mamy 9,5 decyliona, tak to wygląda. Dobrze, jeżeli chodzi o serwer, tu w ogóle jeszcze na poczcie wam może pokażę. Bo tak, od ostatniego odcinka 3 portale mi się udało machnąć. Tutaj jak widzicie tego szpendacza udało mi się machnąć na raz, więc to oczywiście duży, duży plus, nie oszukujmy się. No ale to jest maguś, no tu parę krytów, nie było to zbyt trudne po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tutaj jeżeli chodzi o portal, no to kolejny też praktycznie go ubiłem na raz, więc też spoko sprawa. No i z ostatnim portalem się męczyłem bardzo, ale to bardzo długo, dlatego że... no nie wiem, miałem strasznego pecha. W sensie w pierwszy dzień mu zabrałem 60%, więc myślałem, że drugiego go raczej ubiję. No a tutaj finalnie się z nim męczyłem 3 albo 4 dni. No i wczoraj mi się go dopiero udało ubić, zobaczcie ile miał HP. Więc no niestety troszeczkę do tyłu, ale niestety taki jest druid. No jak nie wejdą powiedzmy jakieś kryty z tego niedźwiedzia i tak dalej, to jest w ogóle zwiadowca, on też dużo unika. No to jest kaplica, jak sami widzicie nie było to wcale takie proste. Ale no, te portalki udało nam się ubić. Dzisiaj portal spróbuję ubić jak wymienię na same czarne gemy. Dobrze, dzisiaj w ogóle za dnia też muszę złapać tutaj o oko w świetle, to też wam warto pokazać. No i tu już na tego mi się powoli zwiększają procenty. Też w ten weekend będę oczywiście kolejne środowiska ubijał, jak będę karmił te pupilki. Dobrze, najwyższy level na serwerze, tutaj mamy maga. Co ciekawe, mamy maga. Oczywiście ja to nagrywam w czwartek rano, więc jeszcze dużo rzeczy się zmieni przez te kilka dni eventowych, no ale właśnie maguś najwyższy level na serwerze 339, mispuk 338, no i tak się ogólnie prezentuje topka. Od nas tutaj M7W ma 328, Battle Juice też ma 325, tutaj SJZ 323, w każdym razie no najwyższy level EU15 teraz to jest 339, co ciekawe mag, on tutaj ma w ogóle legendarnego gema, tak samo jak mispuk w sumie, więc no. Fajna, fajna sprawa, no ale tutaj już idą grzyby w setkach tysięcy na te topowe postacie aktualnie, więc no mało kto ma taki budżet, żeby się tak bawić. Jeżeli chodzi o gildię, no to oczywiście pokazywałem już, twierdze niezbyt istotne, pupilki niezbyt istotne, mamy 61, dzisiaj możemy 2 złapać, to będziemy mieć 63, no i jeżeli chodzi o podziemia... to niestety troszkę tutaj spadłem w rankingu, co niektórzy już mają 13 serca, pewnie już dzisiaj porobili awkę, poskipowali, no zobaczymy jak nam to wychodzi, natomiast no my oczywiście aż tak, jak nam to wyjdzie może bardziej, no oczywiście my aż tak nie będziemy skipować, wiadomo. No i co więcej, i chyba tyle, tak wam na szybko pokazałem, szczerze mówiąc, bo już nie mogę się doczekać klikania. Oczywiście wiadomo, będą nam lecieć jakieś itemki ze strefy mroku, pewnie z wieży, zobaczymy jak nam to wyjdzie, natomiast dzisiaj się głównie skupiam na czarnych gemach, chcę przebrać najpierw pachołki. Może ogólnie właśnie, przechodzimy już do klikania. Przechodzimy do klikania, bez zbędnego gadania, żeby wam tu już nie opowiadać, żeby zmienić też rozdział w tym filmie, bo ja teraz się staram dawać rozdziały w każdym filmie niemalże. W każdym razie przechodzimy do klikania i jakie są moje plany. Ja już tutaj nawet się nie mogę wysłowić, taki jestem podekscytowany. Moje plany są takie, żeby najpierw przebrać pachołki w czarne gemy, poklikać strefę mroku, bo nie oszukujmy się, teraz głównie strefa mroku nam daje, no jakby expa największej ilości, no i potem na jakimś, nie wiem, 305, 300 10 levelu przebrać siebie w same czarne gemy. Dlaczego? Ano dlatego, że po prostu na wyższym levelu będą te czarne gemy mocniejsze, więc to jest oczywiście spoko. Mamy tutaj 50 członków gildii, mamy 640 rycerzy. Tutaj jak widzicie Kunegunda już ma 3 czarne gemy, ale właśnie, na razie spróbujemy sobie przebrać tylko i wyłącznie Kunegundę. No i co mogę powiedzieć? No klikamy, nie? Mam chyba tylko 2 miejsca w EQ. Wiecie co?
Ja te itemy to chyba sprzedam, dlatego że dzisiaj podejrzewam, że mi tyle itemów poleci. Tu mam jeszcze itemki oczywiście do kibla, także nie ma co. Dobra, przebieramy Kunegundę. No i jak ta Kunegunda będzie full w czarnych gemach, to wtedy może poklikamy lochy. Jeszcze musimy oczywiście do kolejnych tutaj lochów w strefie mroku sobie kluczyki ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. No ale to później, to już na spokojnie później. Dobra, i co, jeszcze jeden czarny gemik. Tutaj niech nam się kopie. Pyk, no oczywiście troszkę to kosztuje, wiadomo. Ale no Kunegunda cała ubrana. No i sprawdźmy teraz procenciki. Miałem niecałe 2% na strefę mroku, jak Kunegunda miała właśnie tak ze 3 czarne gemy. No, zobaczmy jak to wygląda teraz. Jeżeli chodzi o procenty w broni runkowe, oczywiście mówię o runkach, no to się pewnie za dużo nie zmieniło, bo mówię, ostatnio ta ręka dość wolno idzie, plus nie mam za bardzo skipów, same platyny, także tutaj nie będziemy. Ale właśnie, mamy 5%, mamy 5% na twierdzę postępnego czerepu, na wojownika, więc dobrze, może sobie troszkę poklikajmy w takim razie. Zróbmy to, 293 level, tutaj kolejny wojownik, no zobaczcie, no to jest właśnie to. To nam będzie w taki sposób padało. Coś niesamowitego, coś pięknego, no już się nie mogę doczekać, żeby ten 300 level dobić. Chociaż tutaj, no wcale to wiecie, nie jest takie proste powiedzmy, żeby jakoś fajnie sobie poubijać te lożki. Ale dobra, mamy 294, pantera to jest zwiadowca, powinno nam paść łatwo. No i teraz będę chciał przebierać kolejnego w czarne gemy, kolejnego pachołka. Natomiast jak już będziemy mieć możliwość odblokowania kolejnego lochu, bo przy okazji może nam poleci klucz tutaj właśnie w tej strefie mroku, także no sami rozumiecie. Chcę po prostu jak najmądrzej to rozegrać, jak najlepiej, no żeby to miało ręce i nogi, nie? Wiadomo, żeby jakoś to wyglądało. Dobra, kolejny zwiadowca. No z tymi zwiadowcami w teorii nie powinniśmy mieć problemów. Jeszcze tu sprawdzę w ogóle, czy mam wszystko zaczarowane, bo oczywiście w ogóle pojawił się też nowy czar na serwerze, czarna pierścionek, to oczywiście kudawki zaczarowałem. Pojawił się bodajże wczoraj, jeżeli się nie mylę, także no... Jest jak jest, dobra, dawaj dalej. Proszę, proszę, no padnij w miarę szybko. Będziemy mieć level 295. Już jak nam ten ludojad padnie. Tylko kurczę, widzicie sami, wcale ten ludojad nie jest jakiś prosty do ubicia. Pomimo, że tu Kunegunda w same czarne gemiki została ubrana. No oczywiście największy boost daje nam ubranie naszej postaci w czarne gemy. No ale nie jest to takie proste. Dobra, teraz tak, to od razu rozmontowanie. Tu mamy coś na siłę, sprawdźmy. Plus 17, w ogóle muszę patrzeć też na runki, żeby w końcu im zrobić 15% punktów w życia. Tu buciki jak najbardziej możemy podmienić, bo jeszcze nie wszyscy mają. Tutaj rękawice na zręczność, sprawdźmy sobie Kunegundy, plus 21 pancerz, ale bym musiał runkę zamieniać, to nie. No i to się powstrzymamy, dobra. No i co, teraz mamy Magusia, czy my tego Magusia jeszcze ubijemy? Przed przebraniem kolejnej postaci w czarne gemy, kolejnego pachołka. Maguś powinien być prosty, o kurde, na niego mamy 16%, dobra. To pewnie, że tak, ubijemy jak najbardziej. Strefa mroku, cyk. No i co, 16%, 3 grzybki i dokładnie siedzi. I teraz mamy znowu coś na zręczność. My w ogóle jako druid... Tutaj mamy, zobaczcie, plus 41, tylko troszkę pancerze nam zabiera. Dobra, to nieważne. Tu w ogóle czapka nam daje 300. Jezus Maria, jak ja miałem niektóre stare rzeczy niesamowite. Ale właśnie dzięki temu powolutku się to przebiera. Dobra, mamy kolejnego wojownika. Tak w sumie w tej twierdzy to nam łatwiej padają wojownicy aniżeli zwiadowcy, no właśnie o tym mówię. Dobra, teraz mamy coś na inteligencję do Mariuszka, plus 78, też nie ma żadnej fajnej runki, więc oczywiście usuwamy klejnocik i lecimy, cyk. Strefa mroku, smok ciemności, kolejny wojownik, pyk, o kurde, jak nam to łatwo padło. No i teraz jeszcze tego może byśmy ubili i zamkniemy sobie całą strefę mroku. Mamy już level 297, także spoko. No byleby ten 300 dobić, nie? Mówię, no oczywiście ja jako content creator dostanę ten pakiecik na 300 level. Tago, wystarczy, że się przeloguję, więc oczywiście też nam sporo dojdzie grzybków z tego. Tutaj w ogóle też nic ważnego, możemy rozmontować. Jezu, dobrze, że jest ten event kowala. No i co? Strefę mroku mamy z głowy, klikniętą. Więc teraz przejdziemy sobie do twierdzy i lecimy. Teraz sobie może poubieramy Magusia. Chociaż nie wiem, czy Magusia nie lepiej zostawić na koniec. Chociaż nie, no, Kunegunda raczej robi więcej aniżeli Maguś, więc w sumie to lepiej by było zostawić Kunegundę. Ale dobra, zobaczcie, patrzcie w ogóle ile nam gemów leci, a nam w ogóle nie leci kluczyk do kolejnego lochu, to jest masakra. Ale dobra, troszkę gemów mamy i teraz tak, tutaj sobie zrobimy cyk, tu sobie zrobimy cyk, tu sobie zrobimy cyk, pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra, jeszcze dwa gemiki w takim razie. No wiadomo, no te powiedzmy 10, 15, 20 leveli aż tak nie wpłynie na siłę tych gemów. O, i mamy klucz, pięknie, dobra, wchodzimy od razu tutaj. I mamy pierwszego chyba wojownika, też go dokładnie spróbujemy ubić. Teraz mamy zwiadowcę, też go oczywiście spróbujmy sobie ubić. Mam nadzieję, że jako tako łatwo to pójdzie. No dawaj, dawaj.
Wierzę w ciebie, że siądziesz. Dokładnie, 2,99. No i kolejny wojownik. No, chociaż on nam chyba nie da 300 jeszcze. Wydaje mi się, że jeszcze nie, ale no, sami rozumiecie. Na pewno bardzo mocno się zbliżymy do tego 300 levela. No proszę cię, no padniesz, no jestem przekonany, że padniesz. Nie chcę też tu, wiecie, nie wiadomo ile grzybów wydawać. No i też oczywiście, no jakby plan jest taki, żeby tutaj pokonać sobie chociaż 6, no i wtedy dalej zmieniać czarne gemy na pachołkom, no bo jakby znowu nam może polecić klucz do piekła, nie? No a to piekło tak dzisiaj zamknąć byłoby super, zobaczymy czy nam to wyjdzie. Dobra, tego nie potrzebuję, tu mamy coś na siłkę, zobaczmy, plus 12 to też nie jest jakieś super. I tu mamy inteligencję i tu są od razu punkty życia. Teraz tak, Kunegunda ma punktów życia 15%, a Mariuszek... Mariuszek ma 9%, dobra, to idealnie, pięknie, tu sobie od razu podmienimy. Dwie pieczenie na jednym ogniu, upieczone, można by powiedzieć. Dobra, lecimy dalej, strefa mroku, dama z brodą i to nas dzieli od 300 levela. Ten wojownik nas dzieli od 300 levela, no i let's go. Miejmy nadzieję, że nam jako tako w miarę łatwo padnie. Mamy to widzowie, 300 level na naszym druidzie na EU15. Jutro startuje EU16, jutro Maguś, skupiamy się na Magusiu na weekendzie. Także dobrze, że ten event wystartował dzień wcześniej. Dzisiaj możemy się w 100% poświęcić naszemu druidowi. Dobrze, mamy, o w ogóle tutaj zobaczcie, my tu mieliśmy cały czas zwykłą klatę, czajcie to? Cały czas zwykłą klatę, nieepicką. To jest w ogóle też dla mnie niesłychane, że mi się tak długo to utrzymało. A tutaj na pozostałych pachołkach chyba są same epiki. Nie powinien mi wlecieć w ogóle jakiś ten, jakieś osiągnięcie czy coś takiego, nie wiem. W każdym razie, dobra, sprawdźmy sobie może tak. Kunegunda ma tu 287, a Maguś ma 293. A no, leveli trochę wbiłem, więc jak widzicie, no tutaj 300 czy nam wpadł. Także no jak widzicie, nie jest to wcale... O, już dostaliśmy ten pakiecik ostatni, startowy tak zwany. Nie jest to wcale taki ogromny boost. Prawie 10 leveli wbite, no a sami widzicie, że szału nie ma. Dobra, teraz tak, teraz sobie tego stukniętego żonglera ubijemy, bo to jest jeszcze Maguś. Pięknie, mamy jakieś buciki na inteligencję, plus 126, tylko tutaj bym musiał... A tu mam punkty życia, dobra, to zamienię może w ten sposób, na tym paseczku. I tutaj sobie odzyskamy klejnocik, pyk, pyk, dobra. I co, i teraz jeżeli chodzi o punkty życia, to mam 14%, na barbarze że mam 4%. Dobra, to jeszcze barbarowi będziemy musieli ogarnąć. No i co? Zobaczmy może procenty znowu. Bo to jest oczywiście najbardziej istotne, żeby te procenciki ogarnąć. Jeżeli są fajne, to spoko, a jak nie, to kopiemy kolejne czarne gemy. No 3%. 3% niby jeszcze mamy na to. Strefa mroku, pyk. Spróbujmy. Spróbujmy ubić. 3% to nie jest wcale jakoś mało. Więc miejmy nadzieję, że nam się uda to zrobić w miarę szybko. Mamy 28 milionów. No, to warto zostawić, bo może jakaś brońka mi poleci, może to, może tamto. Pamiętajmy, że mówię, mamy ten event epicki jeszcze. Straszne combo eventów. W ogóle na nowe serwery, przede wszystkim na nowe serwery. Chociaż na stare też to jest spoko, ale... Przede wszystkim tutaj na nowe serwery, zwłaszcza takie, które jeszcze nie mają legendarnych gemów, właśnie EU15, EU16, no to combo jest niesamowite. Dobra, co tu dostaliśmy? Łączna odporność, rozmontowanko od razu i co? I chyba postaram się ubrać już wszystkie pachołki. Już mogę w ogóle klucz do strefy mroku tutaj do piekła zdobyć, więc postaram się wszystkie pachołki już... To już piekło? A nie, to nie piekło, dobra, to jakiś inny. No, zaczyna się. Useless klucze tu, które nam się nie przydadzą. Bez kitu, bo przecież klucz do piekła jest taki, no, piekielny, można by powiedzieć. Tak czy inaczej, pokopiemy oczywiście, żeby również przebrać tutaj naszego wojownika, naszego barbara. Dobra, mamy komplet. Mariuszek jeszcze potrzebował dwóch gemików. Ile mi te gemy już dają? Tak 300, około 300. Jeszcze tu myślałem w ogóle o kopalni klejnotów, żeby ją na jakiś wyższy level delikatnie wrzucić, ale tak stwierdziłem, że kurczę, ten jeden czy nawet dwa levele, czy dużo mi to zmieni? No nie, no. Ja aż tak nie mam takiego mocnego gameplayu, w sensie nie cisnę aż tak mocno, więc no nie będę aż tak maksował, bo po prostu mija się to z celem, szkoda grzybów. Lepiej te grzyby przeznaczyć na coś innego. Jezu, zobaczcie ile ja tu muszę skipować. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra. No i mamy komplet, idealnie w sumie. I zobaczcie ile ja tu muszę skipać i mi ten klucz nie chce polecieć do piekła, to jest masakra. Ale no właśnie tak myślałem, że to może być, te klucze to może być największy problem. Dlatego też postanowiłem sobie to tak w miarę z głową rozegrać. Dobra, pachołki już mamy przebrane. Pyk, kolejny nam padł, zwiadowca teraz. Tutaj oczywiście w międzyczasie jeszcze wymieniamy te itemki.
Zwiadowca też nam powinien paść. Dziewiąty to jest Maguś, to powinna być chwila, moment, dokładnie. No i mamy Wojownika. I to jest Wojownik, 300 wbijemy, czwarty level. I pytanie, czy ja już chcę w te czarne gemiki wskakiwać, czy jeszcze bym się chciał wstrzymać? Chyba chcę, wydaje mi się, że chcę, no bo wbiliśmy na ten moment ile? 10 leveli chyba, czy tam nawet 11? No i gemy o ile mi wzrosły? 15 statystyk, 20? No ktoś powie dużo, ktoś powie mało, nie? Więc chyba się po prostu wstrzymam. Tutaj już z klikankiem może dobijemy jakiś 305, no i wtedy samego siebie przebierzemy. Nie oszukujmy się, samemu sobie da mi to najwięcej. Jak przebiorę swoją postać, to już powtarzam chyba dzisiaj drugi albo trzeci raz, no to najwięcej na tym zyskam, no bo te pachołki widzicie, no niby przebrane w same czarne gemy, no a te lożki nie padają jakoś tak wow, nie? Nie jest to jakieś takie, powiedzmy, potężne. Dobra, no dawaj, dawaj. Adolfik, dawaj. Jeszcze nam padniesz tutaj, morderczy klaunie. Zamkniesz nam ładnie cyrk grozy w strefie mroku. A może ja w ogóle sprawdzę procenty od razu, zobaczmy jak to wygląda, żeby też tak na P nie klikać. Oczywiście jeszcze wieżę w sumie możemy kliknąć. I tą wieżę to ja chyba pójdę dokładnie. Mamy na wieżę 70%, na tego mamy tylko jeden, więc nie za dużo. Także okej, ja sobie to zmienię. I tutaj wieża, bo wieża nam będzie padać dokładnie, praktycznie raz za razem. No i też może uda nam się poprzebierać jakoś pachołki. No też by wypadało brońki wymienić, wiadomo, takie rzeczy. Na pewno by nam to fajnie zbustowało procenty. Teraz tak, żeby tutaj się oczywiście nie podpalić. O kurde, i to jest broń dla nas i 18% runka. Ulala, dobra, no oczywiście to jest broń ze strefy mroku, więc ja jej nie będę jakoś bardzo ulepszał. Ale dobra, czyli można powiedzieć, że broń dla samego siebie mam. Broń dla samego siebie mam, poleciała mi, super, dziękuję bardzo. Ulepszymy ją sobie powiedzmy razy dwa. Tu nas oczywiście ostrzega, że nie dostaniemy zwrotu surek, no ale razy dwa kosztują tylko i wyłącznie. Tu plus 31 to nie ma co. Tutaj mamy premia do punktów życia 5%, to dobra, to ja sobie może Magusiowi zmienię, żeby on już miał komplet. W ten sposób, cyk. Dobra, teraz tak, inteligencja plus 37, sporo. Czy ja muszę w ogóle runkę zamieniać? Sprawdźmy. Nie, nie muszę, więc to też jest ok. No i dobra, i teraz Barbarowi te punkty życia musimy ogarnąć. Teraz tak, Mariuszek, inteligencja 31, nie za wiele. No i tutaj mamy coś na siłkę, jakaś klata plus 48, no to jest sporo. A w sumie podmienię. Dlaczego by nie? Dobra, dodaj miejsce na klejnot, tutaj sobie robimy cyk, usuń miejsce na klejnot, pyk, pięknie, dobrze. Dobrze, i teraz tak, co dalej? Spróbujmy dalej może tą wieżę. Jezu, ale że nam z wieży poleciała broń i to od razu dla nas. Coś niesamowitego. W sumie to by się jeszcze przydało brońki wymienić pachołkom oczywiście. One już nie mają, nie miały dawno wymienianych broni. No ale dobra, trudno. Tu mamy jakieś rękawice na wszystkie staty, dobra, to sobie odpuścimy na razie. No i co? I chyba wracamy do tego cyrku grozy, tak mi się wydaje. Strefa mroku, pyk. Coś tam poulepszałem. Ja też mam lepszą broń, mi brońka da bardzo dużo, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo dużo, bo prawie 100 średnich i fajny rozrzucik był. No i runka 2% lepsza. Także no same plusy, można powiedzieć, że samiutkie plusiki. No proszę, padnij, nie bądź taki. Ja też nie chcę tu nie wiadomo ile grzybów wydać, a też... Dobra, ja broń wymieniłem, sprawdźmy procenty może na inne lochy, żeby dobić jakiś, nie wiem, no 305 chociaż albo coś takiego i wtedy ewentualnie się w te czarne gemy przebrać, też by nie było głupie. No na wieżę mamy niby 13%, na Hemoridor, cyrk grozy mamy prawie 2, ruda ślamazarnica już prawie 1. Dobra, no to może tą wieżyczkę jeszcze, skoro 13%, dawaj. Zobaczcie, no 13%, a my się tak musimy namęczyć, żeby to przeklikać, nie? To jest dla mnie też niesłychane. No ale trudno, zdarza się. Dobra, siedzi, pięknie. Teraz tak, tu też nie mamy żadnej fajnej runki, już nam się kończą powoli rozmontowania. Okej, czyli teraz... No tą strefę mroku, no 2% na niego mamy, kurczę, no. Musi nam siąść, nie ma innej opcji. I dobijemy dzięki temu powiedzmy 304 i ja wtedy już te gemy zacznę kopać, bo... No już mnie to zaczyna męczyć, nie? Już mnie to zaczyna męczyć, ja też nie wiadomo tu ile grzybów nie będę wydawał, podkreślam. Tam milion HP, no proszę cię, z 70 prawie 8 milionów milion HP mu został, znowu taka close próba, no nie możemy tej kropki na D postawić, widzowie. Wiecie o co chodzi, ciężko jest z tą kropką na D, ale miejmy nadzieję, że się nam w miarę szybko uda, bo tu wydać na jednego przeciwnika tyle grzyba,
No to jest bez sensu, dobra, nareszcie, 304 level, okej. Mamy tak, na zręczność znowu jakiś hełmik, plus 9, to nie ma co, skończyły nam się rozmontowania. No i co? Czarne gemiki chyba dla mnie. Ja oczywiście te czarne gemy jeszcze do niedzieli troszkę powymieniam sobie tutaj, wiadomo, jak wbiję jakiś tam wyższy level. No ale teraz, żebyśmy mogli fajnie i sprawnie pójść dalej, no to musimy czarne gemy. No i przy okazji dokładnie, klucz do piekła, przy okazji klucz do piekła. A w piekle to w ogóle, bo ja się też zagalopowałem. Ale w piekle pierwszy to jest chyba mag i chyba dokładnie, on nam padnie łatwo i drugi to też jest mag, bez kitu, zapomniałem o tym. No, to tu wbiliśmy 305, może sobie wbijemy jeszcze jakiś, nie wiem, 306, powiedzmy właśnie na tornadzie. Widzicie jak to nam pada? To jest coś niesamowitego, naprawdę. To jest po prostu, no magowie na tym druidzie w strefie mroku to jest takie pyk i już. Pygi już, dobra, na razie koniec. Teraz tak, co my tu mamy? To możemy sprzedać, to możemy sobie sprzedać, bo nie mamy co z tym zrobić. Tu mamy inteligencję plus 23, to nie jest jakoś dużo. Ale dla Mariuszka to jest dużo, więc Mariuszkowi jak najbardziej. Usuniemy klejnocik i zrobimy tak. No i dobra, i teraz mamy zręczność. Na zręczność tu plus 58. Tylko, że musimy chyba, nawet nie sprawdzam, na pewno musimy wymienić sobie również runkę, żeby miał HP w dalszym ciągu. Nie, co ja robię? Tutaj. Jezu, gra mi zaczyna lagować. Straszne to jest, że jak się dużo zmienia klejnotów, czaruje rzeczy i tak dalej, to giereczka bardzo mocno zaczyna lagować. To jest przesada. Dobra, pyk. No i co? Czy my polecimy dalej? Sprawdźmy procenty. Wiecie, jeszcze by się przydało wykopać klucz do 13 piętra, nie? Ja tak troszeczkę myślę do przodu. Mamy tak. Na piekło mamy 1,56% zaledwie. Na Esterus już mamy 3,5. Dobra. Szczerze, dobra, nie, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Lecimy tak, pyk. Pyk, mamy 306 level. Pyk, dobra, po ile mi gemiki lecą? Taki no 300 plus by dobrze było do broni wsadzić. Ale zobaczcie w ogóle jaki tu jest rozstrzał, ja niby. Tak wygląda jakby nam ktoś z gildii uciekł? Nie, no mamy komplet. Mamy tu niby już tyle leveli wyżej. A te gemy lecą tak losowo, że my nie mamy żadnego 300 plus, gdzie na niższym levelu 300 plus nam na luzie siadał. To jest dla mnie niesamowite w ogóle. 299, dobra, no tego dam do broni, tego dam tu i mi jeszcze brakuje... O, jednego, pyk, dobra. Niech będzie, 291, no to w miarę dobrze to zrobiłem. Okej, mi powinno wlecieć osiągnięcie, że się ubrałem w same czarne gemy. Nie wiem, czy wleciało, czy nie, te pop-upy się nieraz nie wyświetlają, ale dobra. Wystarczy, teraz tak, portal do piekieł. Czy ja jestem w stanie, no wymieniłem brońkę, to jest w ogóle maguś, także raczej ten portal sobie zrobimy dzisiaj. Oj, chociaż czy ja wiem, no tu, kurde, no gdzie są kryty? Jezu, żadnych krytów, dopiero teraz zaczął krytować, no. Jak to jest możliwe, mag, same czarne gemy, nowa broń. A ja praktycznie nic nie zrobiłem. To jest niemożliwe dla mnie, dobra, no trudno, zdarza się. Myślałem, że go dzisiaj ubijam, szczerze mówiąc. Lecimy, lecimy dalej. Dawać, dawać. Dawać z tym piekiełkiem. Pięknie, dobra, zwiadowca. Zwiadowca powinien nam paść łatwo. 307 level, pięknie, maguś. Maguś też pada łatwo, pięknie. 308 level, biczownik. Dawać z biczownika. O Jezu, to jest ostatni moment, widzowie. Ostatni moment na to, żeby fajnie te lochy poklikać. Naprawdę, bo potem jak już zamkniemy piekło, jak już powiedzmy, no to wszystko zwolni. To wszystko bardzo, bardzo mocno zwolni. Po tym właśnie zamknięciu piekła w strefie mroku już będzie o wiele ciężej to szło. Już na pewno nie będzie takich potężnych progresów jak w tym odcinku. Także no, ostatni moment na takie właśnie fajne klikanko lochów. Dobra, czekajcie, teraz tak, mamy coś na siłę. Plus 12, a to nie rozmontujemy, no to na razie zostawię powiedzmy tu. Tu mamy coś na inteligencję, plus 12 to też i mamy na inteligencję plus 6 to też, dobrze. Teraz tak, sprawdźmy procenty na inne lochy, bo nie oszukujmy się, no ja tutaj cały się przebrałem w czarne gemy, więc pewnie na lochy te takie pojedyncze będą fajne procenty. Dokładnie, na Esteros mamy 10, Jezu, tu mamy potężne procenty, na biczownika mamy prawie 3%. Natomiast tak, tyranka Tacy 5%, strefa światła. To jest ona, lecimy, pięknie. To sobie może od razu obejrzymy, why not. Na powiedzmy razy 3, tak na szybko. Żeby zobaczyć jakie tutaj kryty z naszej strony. Tutaj niedźwiedź 12 milionów i 15 milionów. No niedźwiedź totalne oro, dobra. Teraz tak, Esteros. W Esterosie w końcu ubijemy tego magusia. Na niego też mamy 10%.
Także nareszcie uda nam się to zrobić dokładnie. Królową matkę wydaje mi się, że też ubijemy, a przynajmniej powinniśmy dokładnie. Od razu te dwa lożki sobie obejrzymy, jak to tu wszystko wyglądało. W sumie to ja te rzeczy ze strefy mroku i z wieży... Boże, same kryty. To ja będę je sprzedawał, bo mi tu tyle itemków poleci do kibla, że po prostu mija się z celem to trzymać, a też nie mam jakoś mocno rozwiniętego skarbca, wiadomo. Dobra, cyk. Teraz tak, to sobie tak jak mówiłem zostawimy. To sobie możemy zostawić, to sobie zostawimy. No i to po prostu będę pozbądź się. No niestety, rozmontowanie nam się skończyły, jest jak jest. Dobra, dalej, wieża. Z wieży, może jakaś brońka fajna, proszę. Jezu, jak to ładnie pada, wieża 9-5 już. O, jest brońka, brońka dla Magusia, dobra. Chociaż tyle. Dla Kunegundy by się przydała, no ale Maguś też nie jest powiedzmy zły. Kurde, no to już nam nie chce paść. Okej, sprawdźmy. Inteligencja plus 25 nam się nie przyda, temu też się nie przyda. Laczki mamy 4% punktów życia, to oczywiście już podmieniamy sobie Barbarowi za pamięci, żeby on też miał w końcu te 15% i pozbywamy się. No i brońka dla Mariuszka plus prawie 200 i 19% runa. Jeszcze lepsza niż nasza, tak szczerze. Zobaczcie, plus 30, lepszy rozrzut, lepsza runa, ale dobrze, my mamy zmienioną, tutaj sobie robimy cyk, pyk, no i oczywiście zaczarujemy też za pamięci wszystko, dobra, jest super. Teraz tak, dalej, widziałem, że Drakule możemy poubijać, tutaj w ogóle to chyba będziemy to robić w miarę z bomby, tak mi się przynajmniej wydaje, dokładnie, cyk, teraz Maguś, czy tego Magusia też damy radę? Mamy prawie 310 level, widzowie. Zaraz będzie ta 310, zaraz siądzie. No ale nie, ten już widzę, że nie chce tak łatwo paść. Tu sobie sprzedamy i to będzie do kibelka, chociaż... Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. A to nam w ogóle ile daje? No to jest słabe. Dobra, czyli co dalej? Co my jeszcze tu możemy ubić? Drakule ubiłem, fałszywy już Lochard, szkoła magii. Proszę bardzo. 5 na 10, pyk, mamy 310 level. Bazyliszka, chyba też jestem w stanie ubić, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem przekonany, ale no może. Chociaż dobra, wstrzymamy się. To sobie oczywiście też zostawimy do kibelka na przyszłość. Dalej, Hemoridor mamy 17%, na Walkirię mieliśmy prawie 10. Na górę Olimp. No dobra, to zaraz, poczekajcie. Strefa światła. Hemoridor, tak? Na to miałem jeszcze sporo. Chociaż pytanie, czy jest sens. Pytanie, czy jest sens to ubijać, bo to są lochy, które nam nie dadzą za duże expa. A jak widzicie, troszkę grzybków niestety musimy zmarnować, żeby je ubić. Oczywiście to są naklejki do klasera przede wszystkim. To jakby o to chodzi. Tylko teraz tak, ja bym może poszedł w Tornado. Tornado mamy 311, Tornado nam powinno padać dokładnie. Praktycznie wszystko za darmo. Tylko, że no musimy to sprzedawać. No niestety. Event Wiedźmy jeszcze nie działa tutaj na EU15, bo nie mamy wszystkich czarów odblokowanych. Więc to jest oczywiście duży minus, no ale Tornado nam też da dużo expa, więc to sobie porobimy. Goldzika zarobimy. To też będzie oczywiście spoko. Dobra, tutaj pyk, sprzedamy, okej. Tornado dalej, lecimy. Wiecie, chciałbym wbić jeszcze powiedzmy, nie wiem, z jeden, z dwa levele. Na tym Tornadzie się dużo tego wbije. I ewentualnie... Poszukać broni dla naszego Barbara i poszukać broni dla naszej Kunegundy. No bo Maguś dopiero co dostał broń z wieży, więc to powiedzmy, że spoko. Ale no tutaj zresztą może być problem. Dobra, jest 311 level. Tornado będziemy pewnie stopać na jakimś poziomie 486. Tak jak to zawsze bywa. Dobra, dalej Maguś, zwiadowca. No może taki 312 by się nam udało dobić. Byłoby fajnie. W sensie mam na myśli tutaj oczywiście z tego Tornada. Tornado, cyk. Walkiria, Piotr Pan. Dawaj. Ojejku, jaki to jest progres, nie? W sensie wydaliśmy tu ogrom grzyba, wydaliśmy naprawdę dużo wszystkiego, głównie na skipy gemów, no bo to skipowanie gemów, gdy mamy kwatery dopiero na 12, jest drogie. Ale no zobaczcie, ile nam to dało leveli. Już na ten moment prawie 20. Prawie 20 leveli dzisiaj wbite. No na etapie około 300 plus, no to jest strasznie dużo, nie? Nie oszukujmy się. Jest bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, mulisty blob. Maguś pada. Wojownik kolejny pada. Zwiadowca pada. No już tutaj są takie ciężary, nie? No już 40 tornad zrobiliśmy, jakby nie patrzeć. Nawet nie wiem kiedy. Okej, tu mamy też plus 25. No ja epiki mam w miarę... Czy jest coś w ogóle do wiedźmy? Ja epiki mam w miarę pozmieniane. Ja się tu niedawno przebierałem, więc o to nie trzeba się martwić. Natomiast tego co widzę, nie. Dobra, to sprzedamy po prostu to. Został nam tylko i wyłącznie jeden slocik.
I dawaj, dawaj dalej. Głównie z gabinetu magii. Z gabinetu magii mam te epiki naprawdę fajnie dopieszczone. Ale może na zbrojowni się zaraz przebierzemy troszeczkę. Zobaczymy. Tylko mówię, no chciałbym dobić 312 level, żeby nam jeszcze lepsze te itemki leciały. No i wtedy wrócić ewentualnie do strefy mroku, nie? I tą strefę mroku, to piekiełko, fajnie by było już domknąć. Nie ukrywam. Oj, tutaj ten wojownik, no ciężary, ale dobra, padł nam jeszcze, super. Do kotła, dzisiaj chcę hełmy w ogóle z tego co widzę. Syrenia to jest niestety kolejny wojownik, już się tu zbliżamy powolutku. Do levela 312, okej, to nam padło, to nam padło. Kolejny nam też padnie, bo to jest mag, dokładnie. I jeszcze ile? Jeden przeciwnik? Nie no, dwóch. Myślę, że jakoś dwóch przeciwników i też powinniśmy mieć to z bani. No proszę cię, no padnij, nie bądź taki. A może po prostu dobijemy ten 312 jakimś lochem takim prostym? Co ja tu jeszcze mogłem mówić? Walkiria, Walkiria prawie 10%, dobra, ona nam chyba da level, mam nadzieję przynajmniej, to jest ona. Pyk, dobra, okej, okay. No bo już tam się ciężary pojawiały, nie? Jeżeli chodzi o tego, to tornadko, dobra. No i co, szukamy teraz broni, szukamy przede wszystkim itemków. O proszę bardzo, to było szybsze niż myślałem. To jest broń na wszystkie staty, ale jakbym wrzucił do kibla, mamy coś dla Barbara, plus 92, runka lepsza. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Tutaj głównie nam zależy na tym, żeby średnie były lepsze po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Także to oczywiście sobie ogarniemy. Lecimy dalej. Hełmik. Plus 59, zobaczcie. Plus 59. No i tutaj może już bym się pokusił o to, żeby itemki razy 5 ulepszyć jakoś. Byłoby spoko. Tutaj w ogóle nie muszę runki zamieniać. Bardzo dużo nam to dało. Dobra, czyli zrobimy tak. Zrobimy sobie... Oj nie, runki nie zamieniam. Zrobimy sobie ulepszenie. Wybaczcie, że to tak laguje, no ale to nie jest moja wina. To akurat ostatnio jest, że tak powiem, taka przywara Shakesa, że jak się dłużej grę ma otwartą, że jak się dużo właśnie wchodzi w Wiedźmę, w Kowala, w te rzeczy, to nagle zaczyna bardzo, bardzo mocno lagować. No i żeby jakoś temu zapobiec, to trzeba by zresetować grę. No ale ja już resetować gry dzisiaj nie będę. Nie chcę tutaj przerywać odcinka ani z tych rzeczy. Dobra, paseczek też mi dał bardzo dużo. No te brońki już mi dają, kurczę, po 40 średnich. Jakby coś się fajnego trafiło dla naszej postaci, no to oczywiście też bym tutaj wymienił dla samego siebie. Już bym nie chciał tej Kunegundzie wymieniać. To też zresztą wiecie, nie jest takie proste, nie? Czy ja w ogóle muszę zamieniać tą runkę? Nie muszę, okej, okay, spoko. To nie jest takie proste, żeby akurat wrzucić do kibla i żeby akurat się pojawił itemek dla tej klasy postaci, którą chcemy. Ale tu widzę, że na razy 5 mnie na spokojnie stać, jeżeli chodzi o te ulepszenia. Więc dlaczego by tego nie zrobić? No brońki nie ulepszam, bo to jest broń zwierzy. Ale no sami rozumiecie, o. O kurde, jaki rozrzut tragiczny, nie? No ale to może dla... Udało się, okej, okay. Kunegunda, plus 89, no runka słabsza o 1%, ale dobra, już się nie będziemy rozwodzić, rozrzut tragiczny, ale chociaż średnie na plus, dobra. I co, i teraz strefa mroku, spróbujmy, dokładnie, padło nam bardzo łatwo, inteligencja, pierścionek, plus 7, premia do punktów życia 5%, to od razu tutaj zamieniamy dla naszego Barbara w ten sposób i się pozbywamy od razu. No i właśnie to jest to, dzięki temu mogłem sobie fajnie poogarniać. Dobra, cyk. Właśnie te runki. Dobra, teraz tak, strefa mroku dalej. Proszę. Proszę, zrób coś. To jest ósmy. Teraz już mamy chyba samych wojowników do końca, więc to nie będzie takie proste, żeby ich no, poubijać, nie oszukujmy się. Ale no, nie mamy innego wyjścia. Dobra, siadnam. Mamy prawie 314 level. Tu znowu coś na zręczność. Plus 12. Pozbądź się, trudno. Strefa mroku dalej. Wojownik kolejny. Adwokat diabła. No troszkę nam to ruszyło, jak te brońki powymienialiśmy pachołką, wiadomo. Dobra, łatwo padło, ok. 314 level. Mamy siłę. Plus 33 ta siła, sporo. Tylko, że muszę tutaj wszystko powymieniać. Nie, chociaż... Nie, dobra. 33 to jeszcze nie jest tak dużo, żeby to wymieniać, ok. Nieważne. No i co? Belzebos. Belzebos, wojownik. Lecimy. Wbiliśmy już ile? Miałem chyba 292 level, jak się nie mylę. Także wbiliśmy już 23 levele i mamy to. Mamy... O, jakaś brońka. Dla kogo ta brońka? A tu na wszystkie... Ale runka jaka fajna, okej. To runkę podmienimy dla Kunegundy. Już możemy z tego, co widzę, 19% te runki ogarniać. Dobra, okej. I co? I teraz zbrojownia dalej. Spróbujmy się jeszcze troszkę poprzebierać. Mamy sporo goldzika. Przede wszystkim jakąś brońkę wyhaczyć fajną.
No już klucza kolejnego raczej nie będę szukał, bo w tym 13 piętrze to ja i tak pokonam. Chociaż możemy zaraz sprawdzić, jakie mamy procenty na 13 piętro. Ale okej, chcę tutaj troszeczkę poprzebierać postać, bo jak widzicie, no itemki mi już dają po 50, po 40, po 60. Mniej więcej między 40 a 60. Także chcę troszeczkę poprzebierać postać, no i przede wszystkim znaleźć broń. Tylko że póki co to mi lecą same paski, no i hełmy, jak widzimy. Także to mi się za bardzo nie przyda. Niestety, kolejny pasek, nie wiem, coś się chyba zbugowało. W ogóle nam inne itemy nie lecą. O, buty, nareszcie buty. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, nie? Te buciki nam dają bardzo, bardzo dużo i w ogóle itemy nam dają dużo, więc też fajnie by to było poprzebierać, żeby już to mieć, no, jakby nie patrzeć z głowy, nie? Żeby już mieć w miarę świeży ten ekwipunek. Dobra, tutaj buciki poprzebierane, też od razu sobie zrobimy razy 5. To ile itemów? W sumie to mogę też razy 5, bo gabinetu magii nie planuję przebierać. To mi daje 408. No z gabinetu magii itemki już by mi dawały w sumie po 30 ponad. Ulepszyłem to? Nie ulepszyłem. Dobra, to przejdźmy do gabinetu magii jednak. Przejdźmy, nie będziemy tu żadnych potek szukać. No ale właśnie, to już mi daje sporo, więc też powiedzmy sobie powymieniamy. Żeby już tak, wiecie, docisnąć, skompletować wszystko, żeby mieć to jakby nie patrzeć z głowy. Tu sobie zrobimy cyk, tu sobie zrobimy cyk, tu sobie zrobimy razy 5, ok, pięknie. Dalej, bo gabinet magii powinien być dość tani, żeby go poprzebierać. Jejku, jak to się zacina, no proszę, nie zacinaj się tak teraz. Oho. Nie no, coś się stało. Nie wiem, przestał mi totalnie działać Shakes i przestał mi działać Discord, a pozostałe rzeczy mi działały i teraz sobie udostępniłem internet z telefonu, żeby dokończyć ten odcinek, więc lecimy. O, i mamy od razu pierścioneczek, super. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc nie wiem czemu, ale dobra, nieważne, byleby dokończyć ten odcinek, byleby dokończyć tutaj klikanko. Mamy premię do punktów życia plus 5 i teraz tak, tu sobie oczywiście usuwamy klejnocik i tu sobie też oczywiście od razu ulepszymy. Nie lubię czegoś takiego, bo się bardzo wybijam z rytmu nagrywania, ale okej. To już mamy wymienione, czyli został nam w gabinecie magii do wymiany wisiorek, który też nam da, no powiedzmy około 30, mniej więcej, powinno to zaraz nam polecieć. Tam w ogóle były punkty życia, jak my stoimy u Barbara z tymi punktami życia, 13%, czyli jeszcze jeden jakiś itemek i też już będzie z głowy. Dobra, najpierw wisiorek, tu nam niestety będzie bardzo przeszkadzać to, że co chwilę nam będą leciały, no te... Ojejku, to aż tak zacina? Trochę zacina, ale też nie do końca. Nie no, ja mam 5G, powinno to w miarę dobrze chodzić. Shakes to nie jest jakaś wymagająca gra, przez którą... no, która wymaga nie wiadomo ile internetu, ale dobra, teraz jest ok. No mamy wisiorek, niestety. O, ale jest kolejny wisiorek, tamten był na wszystkie cechy. Ten już jest ok, dobra. Czyli tak, usuwamy sobie klejnocik, dajemy sobie klejnocik tutaj. No wszystko zrobię, żeby dzisiaj dokończyć to klikanie, nie? Nie ma opcji, że nie. Zrobimy tutaj dosłownie wszystko. Okej, teraz tak, szukamy broni przede wszystkim. Co ja jeszcze tu muszę wymienić? Klatę, klatę i broń w zasadzie. To już okej, mamy praktycznie wszystko wymienione. Klatę i broń by jeszcze wypadało wymienić, wiadomo. Oczywiście jak nam poleci klucz do 13 piętra, no to też w strefie mroku, to też jeszcze tam jakieś klikanko na pewno zrobimy. Nie ma co ukrywać, ale no, piekło mamy zamknięte, mamy 315 level, szczerze liczyłem, że wbijemy jakiś, nie wiem, no 320 około, w taki 320 celowałem. Nie mówię, że tego nie zrobimy, bo oczywiście jest duża szansa. Dokładnie, jest bardzo duża szansa, żeby to zrobić. Git, runkę mamy od razu zamienioną, tutaj oczywiście usuwamy sobie klejnocik, tutaj sobie czarujemy, pyk pyk i od razu ulepszonko też zrobimy razy 5. No i co, czy mi się chce szukać tej klaty? Może porolujemy tak, nie wiem, z 200 grzyba, około 200 grzybów, spróbujmy, czy my mamy... Dobra, Jezu, ja wszystko dzisiaj dostaję jak na tacy, no grzybów poszło od groma, ale jak za taki progres to uważam, że warto. I to też sobie ulepszamy razy 5, no w sumie to mógłbym wszystko na przykład, nie wiem, razy 7, wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, żeby sobie właśnie razy 7 poulepszać, może nawet razy 8, chociaż nie chcę przeginać też. Dobra, spróbujmy razy 8 na razie. Wiecie, tu akurat wypada wszystko w miarę równomiernie ulepszać. Oj, ale chyba przegiąłem. Wydaje mi się, że przegiąłem. A może na styk? No tu główny problem to jest z metalem. Pyk, pyk i pyk. Nie, dobra, nie przegiąłem. Wszystko razy 8 ulepszone, pięknie. Wszystko mamy zaczarowane, tak jak powinniśmy mieć. Tutaj hełmu i pierścienia nie ma sensu, bo to i tak robię eku w czymś innym. W sensie w innym eku do awki. Awkę robię w eku do awki, no może tak. Dobrze, sprawdzamy procenty. Sprawdzamy procenty kolejne.
Lecimy. Przebrałem się tu w zasadzie cały, czyli nie dość, że wymieniliśmy same gemy na wszystkie gemy na czarne gemy, to jeszcze całe EQ wymieniłem na 315 levelu. No i co? Esteros na pudla miniaturę mamy 48%. Ulala, obudny oszust mamy prawie 7%. Dobra, no my jeszcze tutaj coś poklikamy. Pięknie, czyli może jednak się uda ten 320 dobić. Pudel miniaturka, pyk, padł nam. Górołaz to raczej będzie bloczek, to nie ma co. To sobie od razu sprzedamy, jest jak jest. Tego pudla miniaturę możemy obejrzeć. W sumie, o, widzę, że tu ziomeczek chce do nas do gildii, to od razu zrobimy podmiankę, dlatego że tu widzę, że no strychu był 20 minut temu, ale splash ma jeden dzień, chociaż strychu to ostatnio bardzo, bardzo słabo z aktywnością, już dwa razy całe dnie nie dołączał do bitew i tak dalej, więc dobra, tutaj zrobimy pyk, tutaj sobie zrobimy pyk, kiedy on mi odpisał? 3 minuty temu. Napiszę mu od razu, żeby wbijaj. Wybaczcie, że to ogarniam na odcinku, ale widzicie, dużo się dzieje na tym serwerze. Okej, pyk, poszło, dobrze. No strychu tutaj mówię, regularny brak w atakach, tutaj strychu nie był w ataku, tutaj strychu nie był w ataku, no praktycznie go ciągle nie ma, tutaj znowu dwie osoby tylko nie były w tym strychu, tutaj tak samo, także no strychu, jeżeli chodzi o aktywność, totalna klapa. Tragiczna aktywność jeszcze napiszemy, żeby inni wiedzieli też, o co chodzi. Dobrze, czyli tak, to mamy obejrzane. Obejrzałem czy nie obejrzałem? Nie wiem, czy obejrzałem. Dobra, to obejrzymy może teraz, niech będzie. W ogóle się pojawił nowy błąd. Pojawił się nowy błąd z Akademią. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, no ale ja tutaj na przykład na EU15 powinienem mieć Akademię pełną po około 2 godzinach. Zaraz wam to zaprezentuję. Zobaczcie, no teraz 150 tysięcy powiedzmy na godzinę, tutaj prawie 300 tysięcy, więc no 2 godzinki powinna mi się zapełniać Akademia, nie? No i ja zazwyczaj w Shakesie się jeszcze tak loguję, powiedzmy około północy, tam troszkę po północy, porobię co mam porobić i po prostu wychodzę. No i nie loguję się przez, nie wiem, 7, 8, 9 godzin, nie? Dopóki nie wstanę. No i problem jest taki, że Akademia wstaje rano, a ona jest na przykład pełna tam w połowie, nie? W połowie pełna, zapełniona do połowy. No i oczywiście tak być nie powinno. Okazało się, że jest to jakiś większy błąd, że chyba jest to błąd związany z tym, jak nas tutaj atakują w twierdzy. Dlatego, że na starszych serwerach nie mam tego błędu, a tutaj na EU15 jestem regularnie atakowany, więc chyba to jest przez to. Tak czy inaczej, chyba to, że nas atakują w twierdzy, wpływa na to, że nie zgarniamy pełnego expa z Akademii, że nam tego expa ubywa, cokolwiek, jest to bardzo dziwne, no ale niestety tak to działa. W międzyczasie może porobię jakieś ataki, żeby tutaj sobie to ogarnąć, żeby mi się nie marnowali rycerze. Z tego co wiem, Playa już o tym wie, sam to zresztą zgłaszałem, dużo osób z EU15 to zgłaszało, bo głównie oczywiście na EU15 jeszcze te kontrataki są regularne. Więc no, zwróćcie na to uwagę, czy na pewno wasza akademia się zapełnia tak jak powinna, czy wam tego expa nie brakuje, czy coś. Wiem, że już się programiści za to wzięli, także no miejmy nadzieję, że błąd zostanie naprawiony, ale no tutaj z tym expem z akademii jesteśmy trochę w plecy. Oczywiście wiadomo, jest to akademia na 8 poziomie, więc jeszcze nie ma dużej straty, ale tutaj widziałem, że topowi gracze mają już nawet akademię na maksymalną, czyli 20. Na przykład tutaj Mispuk ma tą akademię... Ojej, on tu już nie ma w opisie. W każdym razie na pewno ma 20, więc no Mispuk naprawdę sporo traci przez takie błędy expa. No jest jak jest, niestety jest jak jest, no co ja mogę poradzić? Nie powinno tak to wyglądać zdecydowanie. Dobra, Kutilwy Kowal, on nam jeszcze padnie na pewno, pyk. No i Wredna Wiedźma to już jest raczej kolejny bloczek, ale widzicie, pokonaliśmy kilku przeciwników. Ten Kowal to jest Woj, ma 10 milionów expa, więc to jest dla nas dokładnie spacerek. Mamy prawie 317 level. Teraz tak, co ja jeszcze mogę dalej ubić, bo mówię, procenty są super. Wieża. Wieżę może ja bym już dzisiaj skończył, dobrze by było, bo to już jest taki etap, gdzie... Aha, nie mam miejsca. To już jest taki etap, gdzie tą wieżę się powinno kończyć. Więc tak, wieża, pyk. Na nią mamy 50%, dokładnie. Tu może jeszcze coś przy okazji powymieniam, chociaż z tego co widzę to niekoniecznie. Tutaj pyk, o, jakaś brońka. Co to jest za brońka, dla kogo? Tutaj chyba dla, o Jezu. A, dla tej. No plus 11, no nie, bez sensu to wymieniasz, nie ma co. Dobra, kolejny wojownik, cyk, Jezu, jaki to jest spacerek, pięknie, piękna sprawa, premia do PDI na wszystkie staty, nie interesuje nas to, kolejna wieżyczka, dawaj, dawaj. No wieża to jest nie dość, że klaserek, zobaczcie, my już klasera mamy w tym momencie 86%, wieża to jest nie dość, że klaserek, to jeszcze oczywiście więcej,
dużo pancerza tracimy, a w sumie mogłem, tam były punkty życia, mogłem, nie? Bo nie mam jeszcze maksa. Tak, brakuje mi 2%, mogłem, ale trudno, mój błąd. I to był first try, okej. Okay. To jest oczywiście jeszcze, wiadomo, 100% premii do złota z wypraw, więc no też dobrze by było tą wieżę zamknąć. No i właśnie to zrobiłem, właśnie tą wieżę zamknąłem, pięknie, mamy to. No i to też pozbądź się. Dobra, teraz tak, jeszcze jedna sprawa, bo mi tutaj brakuje dwóch itemów, które ma ten ziomeczek. O Jezu, on wbił już 331 level. Czy ja go ubiję? Czy ja go teraz ubiję, kiedy zrobiłem taki mocny progres? Sprawdźmy to. O, first try. Mimo że statystyki mocno gorsze, to first try i plus dwa itemki do klasera jeszcze, super. Teraz tak. Okej, okay, to już potem załatwimy. Co dalej? Bazyliszka. Bazyliszkę na pewno mogę ubić. Bazyliszka to jest ten. Na niego mamy 50%, więc też nam padło. Demoralizatora też raczej ubijemy, dokładnie. To od razu sobie posprzedajemy. No powolutku, powolutku do tego 320 levela dążymy. Lecimy dalej, sprawdźmy. Kolejny skanik. Długi to będzie odcinek, ale mam nadzieję, że będzie wam się miło oglądać. Góra Olimp, Cyklop Polifem, na niego mamy 41%. Podobijam, bo to są takie lochy, które mi nie dają za dużo, ale no... No dobrze to ubić, mówię. Przede wszystkim to są naklejki do klasera. Cyk, Cerbera to nie wiem, czy my ubijemy. Dobra, nie ma co na pałę klikać, będziemy sobie robić regularne skany. Strażnik Złotego Jaja, na niego mamy też bardzo dużo, bo na niego mamy... no tutaj... 25%, także on też dokładnie pada nam łatwo. Dalej, kto dalej? Piekielny Peter 1%, miły clown z kanału, Hell. Czyli tak, Hell 6% na nią, to jeszcze ona siądzie nam raczej. Dokładnie, mamy jakiś pierścionek, no też go muszę wywalić niestety. I to, miły clown z kanału, to jest Maguś, padł nam, Zwiadowca też nam raczej padnie, tak mi się wydaje. Albo i nie, nie wiem. To są błyskawice, on ma odporność na błyskawice. No zwiadowcy są ciężcy, zauważyłem, dlatego Mariuszka. W sensie dlatego druida, boże, ja już nie wiem co gadam, wybaczcie. Długi odcinek, już godzina prawie, ale... Ale no ja po prostu klikam jak taki, na takim autopilocie trochę. Mam też dużo golda, tego golda dobrze by było spożytkować w statystyki. Powiedzmy, no bo już się tutaj przebrałem, już przebierać się nie mam zamiaru. Powiedzmy, że jakieś, nie wiem, 2700. Może w ten sposób. I tutaj sobie resztę damy w HP, to też się oczywiście wiadomo przyda. Dokładnie, i teraz tak, rzeźnik. Dobra, może tak. Spróbujmy kluczyk do 13 piętra dostać. Miejmy nadzieję, że jakoś szybko nam on poleci. No niestety nie o taki kluczyk chodziło, ale okej, niech będzie też. Dalej, czarny gemik, ile mi dają już czarne gemy? 300, równe 300. No to nie jest jakoś dużo, nie? No podmienimy może 288. Zobaczcie, tyle leveli wbiłem od ostatniego przebierania i... O, tutaj 302. To też możemy wymienić. O, jest 13 piętro, dobra. Szybko nam poleciało, to na szczęście nie musieliśmy jakoś nie wiadomo ile marnować grzybków na to skipowanie. To już nawet nie skipuję tych gemów. Ile mi poleci, tyle mi poleci, powymieniam jeszcze do niedzieli. Ale no daje to taki mały boost, że bez sensu. No i już nam się tutaj procenty skończyły. Mamy tak, na Hagrida 2,5%, na Piekielnego Petera 1,15 i mamy na 13 piętro 0,92. I to są takie najbardziej sensowne procenty. Więc ja może jeszcze spróbuję tutaj tornadem coś docisnąć, bo jakby nie patrzeć to się poprzebieraliśmy full, więc tornado nam jeszcze powinno popadać. Tornado, cyk, Merlin, Potyczak, przepraszam. Tu niestety musimy co chwilę sprzedawać te itemki. Więc no, tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten błąd z Akademią, zwróćcie uwagę, zwłaszcza na serwerach, gdzie jeszcze regularnie was atakują. Też zgłaszajcie to, chociaż no z tego co wiem, to Playa już wie o tym błędzie i już pracują nad jego naprawą. Ale no, jest to słabe, jest to bardzo słabe, bo jednak tego... Expa z Akademii można stracić naprawdę sporo. Ja już od dłuższego czasu widziałem, że kurde, wstaję rano, mam taką niską Akademię, 2 godziny powinna być pełna, wstaję rano, ona nie jest pełna. Ale mówię, może jakiś błąd wizualny, a może mi się coś pomyliło, a może to, a może tamto, wiecie, nie zwracałem na to uwagi. Ale jak właśnie Mispuk, czyli no top 1 gracz serwera EU15 zwrócił na to uwagę, posprawdzał to i stwierdził, że w 100% jest na pewno na EU15, a potem jak wyszło też na innych serwerach błąd z tą Akademią, no to już kurczę byłem jednak przekonany, że okej, czyli mi się nie wydawało, czyli faktycznie jakiś tam błąd jest, niestety. Dobra, tutaj mamy pyk, płomie łaz, pyk,
No jeszcze jako tako nam pada to tornadko. No my tu nie mamy miejsca za dużo, więc też troszeczkę nam się marnuje ten gold, który by mógł pójść do wiedźmy. Ale trudno, mamy 374 tornado, wy to widzicie? Masakra. 318 level dobity, dobra. No nie wiem, czy jest sens to klikać, wiecie? Bo jak tutaj jest woj za wojem, chociaż okej, to nam padło łatwo. Zwiadowca nam powinien paść łatwo. Może jeszcze jakiś 319. No wiecie, chcę wycisnąć jak najwyższy level, tylko i wyłącznie po to, żeby odebrać ten level up z kalendarza na jak najwyższym levelu, nie? Bo im wyżej odbiorę ten level, tym więcej expa dostanę. To jest jakby logiczne. Ale tutaj mamy tych nietoperzy. Te nietoperki są ciężkie. No my tu chyba 319 nie dobijemy, wiecie? Tak mi się wydaje. Dobra, mniejsza z tym. Nie ma już co na siłę tego tornada pchać, bo i tak tutaj mówię, no już za dużo nam się nie wydarzy, że tak powiem. Teraz tak. Lecimy może strefa mroku. Spróbujmy to licho piekielne ubić. Jeżeli licho piekielne nam padnie to pierwsze, to drugi to jest Maguś. Magusia też powinniśmy ubić, szczerze mówiąc. Jeszcze posprawdzam, czy mam na pewno wszystko zaczarowane. Wiem, że ja to sprawdzam po kilka razy. Ale no jest to dla mnie istotne, dokładnie. Strefa mroku, licho piekielne, dawaj. Prawie 1% na nie, nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, ale mówię, jest potencjał, żeby ubić tego i jeszcze kolejnego. A skoro mamy taki potencjał, no i potem trzeci to jest woj, to jego już na pewno nie zrobimy, tak z bomby. Ale skoro jest taki potencjał, to dlaczego by go nie wykorzystać? 1% to wcale nie jest tak mało, nie? Tutaj oczywiście wiadomo, no Kunegunda musi poczarować unikami. No tu nie ma opcji, no druid nie jest zbyt wybitny w tych lochach, więc my tutaj nic, wow, że tak powiem, nie wymyślimy. No tutaj głównie musimy właśnie polegać na Kunegundzie, a z racji tego, że jesteśmy pod inteligencję, boostujemy Mariuszka, no to ta Kunegunda nie jest jakaś wybitna, ale no cóż, jest jak jest. Skoro nam się szykuje chyba dłuższe klikanie, tak mi się przynajmniej wydaje, to w ogóle jeszcze poruszę temat pod koniec odcinka. Nie wiem, czy ktoś tutaj w ogóle dotrwał. Jeżeli ktoś dotrwał, to może napisać komentarz. Widziałem, że ostatnio jeden twórca, mianowicie Protex, odchodzi, że tak powiem, z grona twórców oficjalnych, z grona oficjalnych content creatorów, i widziałem, że tam poruszał temat, dlaczego odchodzi, że tam już nie ma czasu i tak dalej na grę. No i po prostu, że rezygnuje z bycia oficjalnym content creatorem, bo nie może tego robić, że tak powiem, non-stop, ma pracę, ma studia, nie ma czasu, woli się bardziej hobbystycznie skupić na kanale, wrzucać sobie jeden odcinek na miesiąc, albo tam czasem jeden odcinek na 2 miesiące, na 3 miesiące i po prostu nie, no on to poruszał, bo ja tam dzisiaj obejrzałem ten filmik, posłuchałem go sobie, on tam poruszał właśnie też temat, że mógłby robić tak jak co niektórzy twórcy, że wrzucać jeden odcinek na miesiąc i dalej być content creatorem i czerpać z tego benefity, natomiast no to nie jest zgodne z nim, to oczywiście szanuję jak najbardziej, bo to no dla mnie to jest niepojęte, że są osoby, które robią 2 streamy w miesiącu, wrzucą z 1 odcinek w miesiącu i są content creatorami. Tego nie rozumiem, ale to może w przyszłości się zmieni, miejmy nadzieję. W każdym razie, no mówił, że to by było niezgodne z nim, proszę bardzo, siadło, więc woli zrezygnować. I woli po prostu sobie stricte hobbystycznie prowadzić kanał, zrezygnować z jakichś tam kont, zostawić tylko niewiele, no bo oczywistym jest, że jak rezygnujesz z bycia content creatorem, to też już jakby no ciężej ci jest ogarniać aż tyle kont. Natomiast tam też został poruszony temat, widziałem, że tam parę osób myślało, że to jakieś nawiązanie do mnie. Ale no nie do końca, bo tam widziałem, że został poruszony ogólnie temat kodu twórcy. Został poruszony ogólnie temat kodu twórcy. No i że tam właśnie dużo osób teraz na przykład, które chcą zacząć współpracować z Shakesem, głównie robią to właśnie, żeby mieć ten kod twórcy, żeby czerpać z tego jakieś benefity dla siebie. Dobra, spróbujemy w ogóle tego od razu ubić. To jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa, że osoby, które już współpracują z Shakesem, bardzo mocno się fiksują na punkcie tego kodu twórcy, czyli no bardzo go często reklamują, ustawiają sobie niki na tawernie ze swoim kodem twórcy, co tam więcej, co, bo tam mówię o tym, co mówił Protex, że po prostu robią jakieś akcje charytatywne, tutaj chyba głównie miał na myśli Sombeya, bo Sombey właśnie... no robi takie... to jest wojownik, dobra, obejrzymy tą waleczkę. Robi takie akcje charytatywne, w sensie, że tam 10% z tego, co on dostanie z kodu twórcy, idzie właśnie na cele charytatywne. No i że są jakieś tam giveaway'e za to i tak dalej, nie? Więc tutaj no dużo osób od razu powiedziało, że mowa o mnie, bo ja faktycznie ten kod twórcy dość mocno reklamuję. Tam Protex oczywiście mówił wprost na odcinku, oczywiście ludzie nie potrafią słuchać do końca. Dobra, spróbujemy jeszcze tego ubić.
bo ludzie wyrwą z kontekstu. Zresztą ludzie szukają mięska, ludzie szukają drami, ludzie próbują za wszelką cenę skłócić dwie osoby, żeby właśnie jakaś drama, żeby coś się działo. Ci się nie dziwię, bo ja też lubię dramy w internecie. Ale właśnie, ludzie tam nie posłuchali, że Protex nie mówił konkretnie o kimś, tylko on mówił o wielu twórcach, bo faktycznie dużo osób stosuje takie praktyki, powiedzmy, że tu jakieś giveawaye, że tu właśnie tak jak są te akcje charytatywne, że promują tego twórcy, że piszą o tym i tak dalej. Natomiast, no nie wiem, ja w tym nie widzę nic złego, szczerze mówiąc. Akcje charytatywne, no wiadomo, głównie tutaj pod zwiększenie użyć swojego kodu twórcy, plus oczywiście pod PR, ale koniec końców jakaś tam fundacja charytatywna czy coś dostaje z tego jakieś tam pieniążki, mniejsze lub większe, więc finalnie komuś tam to na pewno pomoże, więc w tym nie widzę nic złego. Druga sprawa, jeżeli chodzi o kod twórcy i reklamowanie jego, że jakby jest zatracana pasja do nagrywania, do Shakesa i ogólnie przez to, że właśnie takie coś jak kod twórcy powstało i że co niektórzy tak to reklamują i tak dalej. Ja pasję nadal mam, ja tu nie wiem, Karolina wam może potwierdzić, która mieszka ze mną, więc widzi to. Mnie już po prostu nosiło, aż będzie ten czwartek, aż będę mógł nagrać ten odcinek, który właśnie zbliża się ku końcowi, więc ja nadal pasję do gry mam. Ja mam taki charakter, że ja nie mógłbym robić czegoś wbrew sobie, to znaczy nie potrafiłbym, nie wiem, jeżeli by mnie Shakes nie cieszył, jeżeli by mnie nie cieszyło to, co robię, to ja bym nie potrafił tego robić, bo ja po prostu mam taki charakter, że no ciężko mi się zmusić, żeby coś robić, jeżeli nie lubię tego robić. Natomiast ja tutaj też tak naprawdę, odkąd się pojawił kod twórcy, to powiedzmy zacząłem coś z tego, co robię, zarabiać. Dlatego, że przed tym kodem twórcy ja to wszystko robiłem w 100% z pasji. Zbudowałem sobie bardzo duże community, bardzo duży kanał i wszystko tylko i wyłącznie z tego, że po prostu miałem zajawkę do Shakesa, chciałem wam dostarczać jak najszybciej wszystkie newsy ze świata gry, chciałem wam pokazywać serię z różnych postaci, starty serwerów, wszystko. No, zajawka była potężna, zajawka była naprawdę ogromna. Ja tu może jeszcze zerknę na procenty. I wiecie, i ludzie to chyba widzieli i po prostu zostali ze mną i są ze mną, mam ogromne community w tej grze, dużo osób do mnie pisze, dużo osób wchodzi na streamy, dużo osób się udziela i tak dalej, nie? I jakby wiadomo, no 1.40 mamy na niego. Kurde, dobrze by go było jeszcze ubić, spróbujmy. Jakby wiadomo, no i to mi teraz procentuje, dlatego że te osoby, które były ze mną, gdy ja budowałem to community i zostały, teraz mogą mnie wesprzeć poprzez kod twórcy, czyli jak kupują jakieś pakiety specjalne, tam wiecie, grzybki, to mogą wpisać na tym sklepie internetowym kod twórcy i mnie wesprzeć, nie dając mi tak naprawdę nic, no bo płacą tyle samo, ile by zapłaciły i tak za grzyby, a ja z tego dostaję 5%, nie? I tak, ja bardzo mocno reklamuję ten kod twórcy, ja o nim wspominam często, natomiast chcę po prostu ludziom przypominać. Nie uważam, żeby to było coś złego. Ja mogę wypowiadać się tylko za siebie, ja mimo wszystko filmów wrzucam od groma, ja robię codziennie praktycznie streamy z Shakesa i po prostu no ja to lubię robić. Gdybym nie lubił, to bym też sobie robił tak, że wrzucałbym tam dwa filmy w miesiącu. O, mamy to, 320 level. Wrzucałbym sobie dwa filmy w miesiącu i wiecie, tylko mówił o kodzie twórcy i tyle, nie? Żeby tam przypominać ludziom, ale nic bym więcej od siebie nie dawał. A ja się staram wam dawać wszystko na bieżąco, wszystkie newsy ze świata gry. Wiadomo, jak jestem na jakimś wyjeździe, czy jak wam opowiadałem, jak jeździłem do swojej narzeczonej obecnej do Szczecina, to też trochę czasu na podróże i na spędzanie u niej czasu mi schodziło. To wtedy faktycznie tych streamów było mniej, filmów było mniej, ale teraz, gdy już mieszkamy ze sobą, gdy już mam czas, to po prostu robię to na co dzień i staram się wam, tak jak wcześniej, przed kodem twórcy dostarczać ten content na bieżąco i wszystko na bieżąco, nie? To, że to reklamuję, to po prostu przypominam o tym ludziom, nie robię, uważam, nic złego, bo wszyscy, którzy mają swój kod twórcy, no to chcą, żeby ludzie używali tego kodu twórcy przy zakupach, bo to jest bardzo fajna sprawa ogólnie, w sensie to jest, mówię, nie trzeba dawać żadnych donate'ów, subów płatnych, ani nic, po prostu jak i tak byś kupił grzyby, to i tak je kupujesz na... W ogóle mamy tutaj 15%, super. A właśnie wspierasz swojego ulubionego twórcę, więc tak, ja reklamuję to dość mocno i nie zamierzam przestawać reklamować tego dość mocno, bo ja uważam, że robię mimo wszystko dobrą robotę, że u mnie ta pasja nie została zatracona na rzecz zysków tylko i wyłącznie, tylko właśnie przez to, że ja tą pasję miałem ogromną, kiedy nie dostawałem z tego niemalże nic. No bo wiadomo, przy moich wyświetleniach to jakieś tam reklamy z YouTube'a to są groszowe sprawy.
No i teraz nadal to jest. Teraz te filmy, jak widzicie, są na bieżąco, informuję was o wszystkich, teraz to wróciło. I jest to po prostu wzbogacone o to, że mnie możecie wspierać kodem twórcy. Także no, ja też jestem tego zdania, że troszeczkę to zabiło taką pasję do gry. Tutaj się mogę z Proteksem zgodzić. Może takie mówię miszmasz, ale wiecie, jak ja się skupiam na klikaniu, to niestety nie jestem w stanie się skupić też na gadaniu. W każdym razie zgadzam się z tym, ale głównie tutaj jeżeli chodzi o nowych twórców, bo ja też zauważyłem, że odkąd powstał kod twórcy, to strasznie dużo osób nagle zaczęło nagrywać Shakesa, nagle zaczęło chcieć być twórcami. Nie mówię, że wszyscy szukają w tym tylko i wyłącznie jakichś korzyści dla siebie, ale no niestety bardzo dużo takich osób jest. Więc z tym się zgodzę, troszeczkę to zabiło taką pasję, ale mówię, no ja nie jestem osobą, która by robiła coś wbrew sobie. Strasznie, strasznie nie chciałbym skończyć tak, żeby właśnie robić coś wbrew sobie tylko dlatego, że muszę. Więc możesz mi tutaj, Krzysiu, jeżeli oglądasz, w co wątpię, i widzowie, uwierzyć, że jeżeli bym nie lubił tego co robię, to bym tego po prostu nie robił. Mówię, no ja na to dzisiejsze klikanie lochów to się cieszyłem jak dziecko, przysięgam, cieszyłem się jak dziecko, naprawdę tutaj już nie mogłem się doczekać tego czwartku, tego eventu, żeby na tym druidzie pocisnąć, nie? I tyle. Bardzo się cieszę, że może to być wzbogacone o coś takiego jak kotwórcy, że wy mnie wspieracie bardzo licznie co miesiąc. Wiecie, to też nie jest tak, że ktoś, powiedzmy, zaczyna nagrywać, dostaje współpracę, ma tam 50 wyświetleń pod filmami, bo jest sporo takich twórców i nagle zarabia setki tysięcy złotych, nie? Pamiętajcie, że to jest tylko 5%, więc jeżeli ktoś nawet kupuje z kodem najdroższy pakiet za 400 zł, to z tego jest 20 zł, nie? Więc to nie są jakieś, nie wiem, ogromne liczby. A ja wspierających, jeżeli chodzi o kotwórcy, mam sporo tylko i wyłącznie dlatego, że zbudowałem sobie po prostu to community wcześniej, przed kodem twórcy, i nadal je staram się budować, nadal się staram być aktywny, nadal się staram, wiecie, działać w tym internecie, w tym community shakesowym, i ludzie to widzą, wspierają, doceniają, nie? Także mówię, ja nie uważam, żeby ta pasja została zatracona. Czy można powiedzieć tak agresywnie, taką agresywną reklamę stosuje kodu twórcy? Tak, uważam, że tak. Uważam, że no, wspominam o nim dość często, pinguję ludzi na swoim Discordzie i tak dalej. Na każdym początku odcinka, końcu odcinka mówię o tym kodzie twórcy, więc tak, uważam, że tak, ale nie uważam, żeby to było coś złego. Po prostu taką mam, że tak powiem, metodę. Ktoś może się z tym zgadzać, ktoś może się nie zgadzać. Natomiast ja uważam, że pasję do gierki nadal mam, nadal się jaram jak dziecko. Też się troszeczkę tą gierką zacząłem bawić, już nie jest to, wiecie, taki tryhard, bo jednak no jako content creator staramy się dawać content dla ludzi. Ale no mówię, mimo wszystko pasja do gry pozostała, radość z gry pozostała i ja się bardzo cieszę, jak mogę nagrać na przykład takie odcinki jak dzisiaj. Trochę takie miszmasz, zdaję sobie z tego sprawę, bo w sumie to tak nie wiedziałem, kiedy się zająć, kiedy podjąć ten temat. Tu już wiedziałem, że mi troszeczkę dłużej zejdzie klikanie tych ostatnich lochów, więc stwierdziłem, że teraz, ale w sumie padły dość szybko. Tak czy inaczej, no, takie jest moje podejście. Oczywiście tutaj Proteksowi, mimo tam jakiś nieznasek w przeszłości, życzę wszystkiego dobrego w życiu prywatnym. Skoro podjął taką decyzję, to decyzja była dla niego po prostu, no, widocznie korzystna. Na pewno to bardzo mocno przemyślał. Też w sumie spoko, że jakby, no, skoro nie ma na to czasu, nie mógł to robić tak jak, tego robić tak jak chciał, to się od tego odciął, będzie teraz sobie stricte hobbystycznie nagrywał i grał. Już nie jak taki robot, bo sam z tego co słyszałem, z tego co tam go słuchałem, to powiedział, że robi to troszkę mechanicznie. I tak, o, żeby było, żeby nie zaniedbać tego kanału. Także spoko, natomiast mówię, ja też, wiecie, no, jakieś tam giveaway'e, jeżeli chodzi o kod twórcy, no, kurczę, to też jest jakby, no, taka wdzięczność. Dużo osób mi pisze, że na przykład, nie wiem, używa mojego kodu twórcy, a nie wysyła mi żadnych screenów, ani nic takiego, nie, bo po prostu chcą wesprzeć, nie chcą z tego nic mieć. Tak samo, nie wiem, wydaje mi się, że to jest spoko, bo to jest jakieś tam odwdzięczenie się, no, u mnie giveaway'e są za aktywność na YouTubie, są za różne tak naprawdę rzeczy, no i ja te giveaway'e głównie mogę robić dzięki temu, że jestem kod twórcy, więc, no, nie oszukujmy się. Mimo wszystko do tych ludzi za to, że chcą wesprzeć i jakoś tam pomagają, no to to poniekąd wraca w mniejszej lub większej tam postaci. Także no, czy to jest coś złego też?
No ja widziałem, że na przykład jeden polski twórca to miał całego Excela, czy tam ma nadal, zapisywał niki, zapisywał dokładne kwoty, że ten i ten to wydał 1000 zł z moim kodem, ten i ten wydał 400, faktycznie była to forma takich losów jakby, że no na przykład nie wiem, on miał zapisaną kwotę przy niku, ile ma dana osoba losów, no to już było takie, no faktycznie przesada, to było zresztą dostępne publicznie, każdy mógł wejść w tego Excela, każdy mógł zobaczyć, też nie wiem, czy ludzie sobie życzą, żeby na przykład pokazywać publicznie dla szerszego grona osób, ile wydali na gierkę czy coś, nie każdy na pewno sobie życzy, także no to już też było takie no troszeczkę może do przesady, ale każdy miał swój sposób, ja tego nie zamierzam komentować, ja mam taki i raczej nie planuję go zmieniać, będę o tym kodzie twórcy wam wspominał, przypominał, żebyście po prostu mogli mnie wesprzeć, jeżeli chcecie. Dobra, tyle, mówię, troszkę takie miszmasz, ale stwierdziłem, że się tutaj odniosę, mimo wszystko pozdrawiam oczywiście Protexa i wszystkiego dobrego w życiu prywatnym mu życzę, bo sam się zdziwiłem bardzo mocno, jak wczoraj na streamie zresztą przeczytałem tytuł jego odcinka, że właśnie rezygnuje z współpracy z Shakes and Fidget. Dobra, tyle ode mnie, mamy 320 level, więc można powiedzieć, że ten cel na odcinek został spełniony. Teraz tak, jeżeli chodzi o kalendarz, to od razu tutaj odbieram, mamy 321, no i dzisiaj wszelką maweczkę i tam inne rzeczy zrobimy sobie na wyższym levelu. Więc jak najbardziej spoko. Jak najbardziej spoko. Aweczka na 3-2-1, jakaś tam ręka i tak dalej. W sumie to cel na odcinek został zrealizowany. Ten 320 level udało mi się dobić. Jeszcze tu muszę w ogóle piwko dzisiaj wypić dodatkowe, więc też no sami rozumiecie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, to już by było na tyle, nie wiem czy jak macie jakieś pytania to piszcie w komentarzu odnośnie postaci, odnośnie naszego druida czy coś, strasznie długi odcinek wyszedł, ja już tutaj jestem zmieszany i nie wiem co gadam i trochę zmęczony tym nagrywaniem, ale no mam nadzieję, że mimo wszystko progres wam wynagrodził właśnie to, że jest odcinek taki długi i że fajnie wam się oglądało. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie coś w komentarzu. Oczywiście wiadomo, pamiętajcie, żeby kupować grzybki z kodem neutral na stronie home.syfygame.net. Macie teraz promocję od wczoraj tak naprawdę do niedzieli, więc jakieś tam pakiety specjalne, grzybki kupujcie z moim kodzikiem twórcy i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy oczywiście. Pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność co miesiąc na YouTubie na kanale. Najaktywniejsza osoba dostaje Paysafe Card albo grzybki, co tam sobie wybierze. Więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. No i oczywiście pamiętajcie również, że trzeba subskrybować kanał, żeby brać w tym udział. Jakiś tam Instagram, Twitch, Discord, macie linki w przypiętym komentarzu oraz opisie. Zapraszam serdecznie. I kurczę, chyba tyle. Napiszcie w komentarzu, jak dotrwaliście do tego momentu. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!